Cześć, spotykam się dzisiaj z Wami na chwilę, żeby opowiedzieć Wam troszeczkę więcej o moich książkach i pokazać je z bliska. Nazywam się Magda Cielęga-Wiaterek, od 2010 roku prowadzę bloga kulinarnego Zielenina, który jest blogiem wegetariańskim. Prowadzę warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych i jestem też między innymi autorką trzech książek kucharskich: Zielenina na talerzu, Zielenina bez glutenu i Zielenina party. Wszystkie trzy książki są wydane w twardych oprawach. Zobaczcie, na ekologicznym, takim bardzo przyjemnym, matowym papierze. Każda moja książka jest podzielona zgodnie z porami roku na cztery rozdziały, czyli wiosna, lato, jesień, zima. I książki są rozłożone zgodnie z posiłkami, czyli śniadania, obiady, kolacje i desery. A Zielenina party jest też podzielona zgodnie z porami roku, ale nie zgodnie z posiłkami, tylko zgodnie z imprezami, na które przygotowałam przepisy, czyli tutaj na przykład macie podgląd kanapek piknikowych z majówki. W tej książce znajdziecie przepisy na wszelkiego rodzaju imprezy domowe i plenerowe, podzielone zgodnie z porami roku. Tu macie na przykład wiośnie Wielkanoc, majówkę, przyjęcie dla dzieci, wiosenne spotkanie ze znajomymi, na lato jest piknik, grill, przyjęcia dla dzieci, spotkanie z przyjaciółmi. Każdy rozdział w Zielenina party ma przewidzianą imprezę dla dzieci, kinder, bal. Na każdą porę roku. Obejrzymy teraz Zieleninę bez glutenu. Ona jest trochę mniejszego formatu niż pozostałe dwie książki. Zawiera ponad 80 przepisów niezawierających glutenu. To są przepisy bardzo proste, oparte na lokalnych i sezonowych składnikach. Nie ma w tej książce drogich, zagranicznych składników, takich jak na przykład mąka kasztanowa, guma ksantanowa, takich dziwnych. Wszystko jest oparte na naszych mąkach, na naszych kaszach, na polskich warzywach. Są też przepisy na przykład na chleby bezglutenowe. Tutaj jest takie curry i jest bezglutenowy chlebek naan. To są takie przyjazne przepisy dla osób, które nie chcą jeść glutenu, czy nie mogą jeść glutenu, a nie chcą sobie komplikować życia jakimiś bardzo takimi wymyślnymi daniami. Tutaj zobaczcie, jest też przepis na gofry bezglutenowe, ciasto marchewkowe bezglutenowe. Ta książka, tak jak Zielenina na talerzu, jest podzielona zgodnie z porami roku i jak Zielenina party, i na posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje, desery. Śniadania, obiady, kolacje, desery i tak przez cztery pory roku. Bardzo Wam ją polecam. Jeżeli nie możecie, nie chcecie jeść glutenu, będzie bardzo dobra. Zielenina na talerzu była moją pierwszą książką, wydaną w 2015 roku. Tu są różnorodne przepisy na co dzień, na śniadania, obiady, kolacje, na wszystkie cztery pory roku. To są przepisy oparte na lokalnych i sezonowych składnikach. Tu są żytnie placki z borówkami, sałatka, tutaj oglądamy lato, bajgle, jagodzianki, och, zjadłoby się jagodzianki, bakłażany zapiekane z kaszą. Przepisy są proste, dobre zarówno dla tych, którzy już lubią gotować i szukają urozmaicenia swojej kuchni, jak i dla tych, którzy dopiero chcą zacząć przygodę z kuchnią bezmięsną i trochę nie wiedzą, jak się za to zabrać. Każdy sobie z tymi moimi przepisami poradzi. Bardzo Wam te książki polecam. Obecnie trwa na nie promocja w sklepiku z Zieleniną. Kupicie wszystkie trzy te książki. Bardzo ładnie wydane, bardzo tu jestem zadowolona ze współpracy z wydawnictwem. Za jedyne 99 zł 90 groszy w cenie jest, słuchajcie, wysyłka. Także jest to bardzo dobra okazja. Zachęcam Was do obdarowywania bliskich tymi książkami. To są książki, które pozwalają jeść zdrowiej, wprowadzić dobre zmiany w diecie, a jednocześnie nie rezygnować z pysznych dań, nie rezygnować z deserów,
Bardzo polecam. Do 19 grudnia trwają dni darmowej wysyłki w sklepiku z zieleniną. Zapraszam.